dojechaliście? Do Kisowa. Jeszcze. To wy macie do dyspozycji całą jednostkę, tutaj wszyscy wiedzą, gdzie jesteście, nie? No bo my bierzemy, jedziemy się przejechać z Indii. Jak wszystko nam wolno. Pracujemy do godziny 8, a po 8 wychodzimy i zapominamy o wszystkim. O, tu idzie Waldek. Hej. Starszy od Miałmiść. Tygrysek. To nie wymawia ryb, mówią tygłysek. Chłopaki ze straży mówią, że ząb jak przyszedł na służbę, to ściąga wszystkie. Po całej jednostce. Tam o tej mojej walce, że coś tam... Ale ząbka walki są nudne. Po co inwestować w starego zawodnika, nie? Ale kurwa. Ja nie jadę na koksie, na niczym, wiesz. Ludzie się naglądają UFC, czy tam innych organizacji, gdzie zapierdalają, co teraz wychodzi. A ja, wiesz, opierdolę owsiankę, chleb z twarogiem i ja idę i walczę jak normalny człowiek. Wiesz, o co chodzi? Jest Poniarek, kibic wierny. Na wszystkich galach był. Dzień dobry. To kibic musi się ten wypowiedzieć na temat. Pan nie dzisiaj, nie z rana. Ja zazwyczaj staram się ćwiczyć raz dziennie takie mieć... Konkretny trening raz wieczorem, nie? A tak jak jest na przykład ładna pogoda, mam czas, bo mała w szkole, to siadam na rower i wiesz, 40-50 km sobie pychnę, wracam i ogarniam i mam dalej, nie? A bo idę sobie pobiegać na przykład. No. Józiu, no daj, no przeczytaj. Bułgarski sztangista. Marcin Ząbek. Przez te kilka lat dał się poznać jako strażak uczynny, wysportowany, oczywiście zaraził swoją pasją kilku kolegów. Dziękujemy mu podczas jego walk, wspieramy podczas jego treningów. Bardzo fajny kumple, można fajnie z nim poćwiczyć. Jak i w pracy, jak i w sporcie, walczy do końca. W wolnych chwilach można pograć z nim w bilard. Często przegrywa, ale no macie jest lepszy. Właśnie starzy zawodnicy też mają to w sobie, wie, mają ten charakter, a ci nowi, oni nie mają tego kurwa czegoś w sobie. Pytałem z Damianem ostatnio i że wiesz, przepierdolił w tym UFC, no bo przepierdolił, nic nie zrobił, nie? Ale mówi, kurwa, on tam był bohaterem. U nas, jak wiesz, przepierdolisz, no to przepierdolisz, ale powiesz, że jak wygrasz, to jeszcze ci potrafią pocisnąć, to chuj, nie? W sumie, wiesz, zadowolony jestem z jakichś tam wyników, bo wydawało mi się, że jestem dobry w tej jeleniej górze. Poszedłem tam do kamiennej, żeby chłopie siurki tak kurwa robiły. Człowieku. No, i tam teraz co, wchodzimy do mnie do domu i zjemy coś na ciepło, nie? I tak zaczynam dzień. Od tabletek, suplementów, żelazo, po śniadaniu wezmę resztę tabletek. Dzisiaj akurat kupiłem jajka ze sklepu, ale zazwyczaj mam to do gospodarza. Chleb też sam piekę, ale ostatnio musiałem zaprzestać. Wejście smoka. Palcami nie ma co się męczyć. Takie były wejście smoka, nie? Rękawice. Myślałem, że po prostu jakaś kurwa, że z filmu, pamiątka. Nie, robią, wie to, wiesz, jakie one były drogie? One kosztowały chyba na jakieś tam czasy do tyłu ponad 600 zł. Kiedyś zjadłem z 13 jajek jajecznicę sam. No, ja rano mam taką dietę, białko, tłuszcz, nie? Drugi posiłek też białko, tłuszcz, a trzeci posiłek białko, tłuszcz, węglowodan. No i po treningu białko, tłuszcz, węglowodan. To jest taki, wiesz, ja mam coś takiego, że... Ja nie lubię mieć ułożonego czasu gdzieś tam treningowego, nie? Jak się obejrzę sobie jakieś, najczęściej oglądam jakieś takie stare walki Pride'a i UFC, jak najlepsze akcje. Oglądam to, oglądam, dostaję impuls, idę robić trening. I zapierdalam na siłownię, na przykład i robię stację, nie? Kiedyś chyba pobrał. Trening robię, kurwa, nie może być mata tak, na przykład, nie? Matera, karimata, jak robię brzuch, czy deski, czy coś. Ona musi być tak, kurwa, bo każdej serii jest poprawiana, jak jest przykrzyżowana. Tak. Bosy do mnie zadzwonił i masz ci babo placek. Walka we mielem. A odkąd walczę już tak na tych galach jakiś światowych, no to wszystko jest pod sportem porządkowane. Jedzenie, spotkania, wizyty, to wszystko. Nie ma, że jak zwykły człowiek zaplanuje, że idę sobie gdzieś tam, to idę. Nie idę, bo nie mogę. Muszę wszystko mieć poukładane. Kiedyś było strasznie ciężko, nie? Ze wszystkim, naprawdę. Ciężkie chwile człowiek przeżył i w tej Anglii, jak mieszkaliśmy, naprawdę. Ciężko, żeśmy to przeżyli wszystko. A teraz może w nagrodę, że tak ciężko było, jest teraz tak lżej. O, tu i będzie mój dom stał. Tak to wygląda. Karkonoska. Zaparzyłbym wam kawę, ale jeszcze prąd wyjął. Będzie ładny, prosty. Nieduży przede wszystkim. Wcale nie jest mały. Oczywiście, że nie jest mały. No dobra. Tutaj taka akcja była, że tu chodziłem do szkoły, tu było takie boisko, a tam wychowała się moja żona, nie? Ja miałem 16 lat, ona 8. Prawdopodobnie tutaj żeśmy razem
w koszykówkę grali, bo ja tutaj grałem kiedyś w kosze, jakieś takie dzieci miejscowe przyszły na boisko i się zapytały, czy mogą pograć, nie? No i prawdopodobnie tutaj ją poznałem, nie? Tylko że jeszcze nie wiedziałem, że to ona. Ale już to pora. Co ją musisz jeść? Co 3 godziny. Zaraz idziemy do szkoły mojej córki, do podstawówki. Tam poproszono mnie, żeby poprowadzić trening, sposób walki z dzieciakami z 5 klasy. Także idziemy 45 minut i zaraz wrócimy. Do tej szkoły tutaj chodzi moja córka, a teraz zapraszam was na trening z 5 klasą. W Poprawczaku byłem jakiś czas temu, w szkołach podstawowych. Ale w Poprawczaku gdzieś... było oczywiście na spotkaniu. Jaki jest plan na trening? Masa siła terror. No co to, jakaś tam ogólnorozwojówka, jakieś takie proste rzeczy. Dzisiaj się tutaj spotkamy na nieco innym wychowaniu fizycznym. Zrobimy sobie takie zajęcia ogólnorozwojowe. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę, są szkoły, prawda? Można trenować. Zapraszam do jakiegokolwiek aktywnego życia, nie tylko siedzieć przed komputerem, tabletem. Dziękuję za spotkanie. 35 minut minęło bardzo szybko, jak z bata. Także fajnie, że mnie wysłuchali. Coś tam sobie pożyczyli, bo dla nich to wielka frajda. Jestem zadowolony, myślę, że oni tak bardzo. W szkole zajęcia zakończone, z dziećmi idziemy teraz po mojego anioła. Dobrze wszystko? Dziubki. Dziubacie. Sąsiad z pracy wraca. Trójkąt. Pierwszy puchar za Lubin, walka z Pietraszkiem Krzyśkiem. Drugi, ten był Lubin, później był Wrocław. Tutaj walczyłem z Maćkiem Browarskim. Ustawiłem sobie go nawet tutaj na pamiątkę. Ciężka walka, kawał dzika. Też we Wrocławiu z Larem. Też młody, gniewny. Na emeryturę chciał mnie wysłać, ale mu nie poszło. Pamiątka, no i tutaj z Litwinem, co walczyła, no to ostatni puchar. Ale tak naprawdę ja myślę, że te puchary należą się za jazdę na desce, a nie za walkę. To jest chyba moja druga, pewnie czy nie pierwsza miłość. He's the guy who's the talk of the town with the restless guy. Jak miałbym do wyboru iść na matę, a na deskę, to bym może na deskę. I tam mam parę pucharów jeszcze, o, parę plakatów mojej córki. A to musicie sfilmować fryzurę ze swojego. Ja powiem ci, że korci mnie cały czas, moją straszy, że puszczę włosy, nie? Bo ja mam taką szopę, nie? Ja mam taką lampę, jak Brazylijczycy, wiesz. Tak, kocham cię, tatusiu, najmocniej na świecie. O, zobaczcie, rysunki dostaję. O Marcinie, jak ja za tobą tęskniłam. O, cześć, Ludzko. Pomóż ci ten mniej zakupy. Nie mam. Musisz mi pomóc ciągnąć buty. O, tutaj. Powiedz o tacie, jak walczy. Oglądasz walki taty? Tak. I co, jak ci się podoba sport taty? Dobrze. A martwisz się, jak tata walczy? Czy nie? Nie. Ciara już sobie na YouTubie włącza. Między kucykami pony. W naturze mojej walka jest. Wiesz, że mi gość buduje. No. Ciao. Ty opowiadaj dawaj, ty tu gadasz, a ja sobie wiem, że ja ci nie będę przeszkadzać. Ja jak u Patryka na weselu będę daje. Dobra, ty nie możesz, bo ty się denerwuje. Zagotuję i jest dobrą gosposią. Przyjechaliśmy do miasta, w którym się wychowałem. Mam tu rodziców, kolegów. No i jest to teren
którym jakby się opiekuje w czasie służby, tak? Teraz jesteśmy w restauracji, w której pracuje moja mama. Zobaczymy, co ci się ugotowało. Jak wygląda dziecko? Zajebiście. Marcin był dobrym dzieckiem, spokojnym, usłuchanym. Nie musisz kłamać. Walki na żywo nie obejrzę. Z problemem już, jak wiem, że nawet wygrał, nie? No to tam już pomalutku, bo mi się wydaje, że każdy ten cios uderzenia to gdzieś tak na sobie czuję. Już mówiłam Marcin, przestań, Marcin, skończ. No ale Marcin, że on to lubi robić, dlatego no jest tak, jak jest. Tak myślę, że będzie dobrze, jeszcze ojciec ma urodziny, także myślę, że ten pas dla niego przywiezie. Tutaj kiedyś bardzo ciężki wypadek miałem w tym miejscu. Jechał samochód tak jak my teraz, a ja wyszedłem z autobusu od tyłu i mnie nie widział, mnie pierdolnął. I tu gdzieś leżałem w kałuży krwi tutaj, nie? W tym miejscu. Mówię, że mam szympansa na ogródku, chcę pokazać. Tyku, taponie. To syn jak syn. Prawda, no dumni jesteśmy z niego, nie? To co robi teraz i co robił, z kłopotów nigdy nie było z nim, bo to dziecko musimy zmienić. I w szkole, i w pracy, bo pracował ze mną. Tak, jeżdżę z nim na gole. Ty rozebrany koleś w tłumie to on. No ja troszkę jestem poddenerwowany, tak jak zresztą każda walka, nie? Ja robiłem tutaj interwały pod tą górę w korkach. Tak. Z samego dołu do góry. W ogóle to jest program, to... Ukryta kamera. Bo się tutaj spuszczam, a tak jak ja do ciebie zadzwoniłem, że wygrałeś płytę, nie? Z Radio Z. No. To miałeś zanucić, coś opowiedzieć, już nie pamiętam. Dał się nam, no ja. Wydurniaj się. Słuchajcie, to za co ja ten pierdol codziennie dostawałem, kurwa, jak ja taki grzeczny byłem. Tu się napierdalałem, tam się napierdalałem, tam, wszędzie się biłem. Tutaj był kiedyś Putin, kurwa, w tej szkolni, tutaj obok tamtej. No to tu taka cieciownia, bo tutaj kostkę, pamiętam, zniknąłem, tam z okna zeskoczyłem. Całe dzieciństwo. Myśmy tutaj siedzieli, jak tutaj dziadek stróżował, kumpla mój dziadek stróżował, a myśmy się tutaj bawili. Po tych hałdach skakali, po tych górach, myśmy tutaj geniali, myśmy tu byli pierwsi. Tu się wychowałem, nie? Tutaj miałem, tu mieliśmy kuchnię, nie? To rano jak wchodziłeś zimą, to miałeś kurwa lód w szklankach. Jesteśmy w Karpaczu, tutaj często jeżdżę rowerem. W czasie przygotowań, jak jest ciepło, czyli te wszystkie trasy mam tutaj opękane. Wszystkie te góry, jakie widzimy, są już obiegane. Także takie mam warunki lekkie jak chłopaki w Rosji. A tu kurwa pod koniec dnia zumba. Tajemnica wieczności Ząbka. Oddzielamy, nie? Daj spokój, jeszcze teraz sparingi, to idzie tutaj jajo, zniszczać się dopiero na samym walce. Pozdrowienia dla trenera. Ta historia z Marcinem zaczęła się w ten sposób, że Marcin parę razy jeszcze zanim przeszedł do nas do klubu, odwiedził nas. Pojawił się jakiś taki pomysł, żeby Marcin do nas przyjechał na trening. Około roku temu Marcin się u nas pokazał na treningach. Potrzebował też trochę świeżości z nowymi chłopakami, z kilkoma cięższymi posparować. I tak się zaczęła ta przygoda. I tak trwa do tej pory. Jest dojrzały jako zawodnik, ale tak samo jako dojrzały jako człowiek, jako osoba trenująca, bo bardzo dobrze z nim współpracuje. Wie tak naprawdę, na czym ma się skupić i dlatego ta współpraca tak naprawdę przebiega bardzo płynnie. I ludzie młodzi u nas trenujący w klubie mają taki fajny wzór człowieka, który ciężką pracą doszedł do momentu, w którym się teraz znalazł. Dobra, dziękuję, nie? Dzięki, dziękuję. No dzisiaj chyba to już wszystko. Dzisiaj troszeczkę posparowałem, spróbowałem dać siebie wszystko do walki, na pewno będzie lepiej. I co? Myślę, że chyba do zobaczenia 20 maja. Oby pasca moja trwała. Was będzie mój.